Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj dosyć nietypowo, ponieważ oprócz mojego głosu także widzicie moją osobę. Także można by to nazwać czymś w rodzaju vloga. Natomiast nie to chciałem uzyskać, nie taki materiał zamierzałem nakręcić. W każdym bądź razie będzie to pewien sposób podziękowań i przekazanie w tej formie właśnie moich podziękowań. Chciałem podziękować przede wszystkim, nie wiem, wszystkim widzom, w cudzysłowie, bo ciężko jest nazwać osobę, która, nie wiem, dała suba na YouTubie i nie wiemy do końca, czy ta konkretna osoba dała tylko suba ze względu, nie wiem, na jeden film. I ciężko powiedzieć, czy tam, mając powiedzmy 400 widzów, wszyscy ci są stałymi widzami i chcą naprawdę, nie wiem, oglądać materiały, dowiedzieć się czegoś, coś fajnego zobaczyć. Czy jakaś z tych osób po prostu dała tak, ponieważ mnie zna, nie wiem, chciała mi zrobić przyjemność i tak jakoś dała tego suba, masz i idź, nie. Ale generalnie dobra, dzięki wielkie wszystkim i bardzo sobie cenię, jeżeli ktoś jeszcze tam skomentuje w jakiś sposób, da, nie wiem, tam łapkę nawet w dół i jeszcze powie dlaczego. Może tak zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle coś na YouTubie się tam pojawia na moim kanale. Szczerze to nie planowałem nigdy czegoś takiego na większą skalę rozkręcić. Ktoś mi powiedział, że kurde, no masz fajne pomysły, umiesz tam coś nakręcić, tam poskładać w programie, zrób jakieś filmiki, może się uda. No i coś tam tworzyłem na początku, jakieś tam z innych gier, Hona i tak dalej. Jakieś kompilacje, przerabianie innych filmików. Mało tego, że to lubię, ponieważ mi to sprawia przyjemność w wolnym czasie, to nawet niektórzy twierdzą, że jakoś to fajnie wychodzi. Także też miło, jeżeli ktoś tak twierdzi. No generalnie nie planowałem też tylko i wyłącznie o grach nagrywać, bo jak sami dobrze możecie sprawdzić, początkowo na moim kanale pojawiały się bardzo typowo takie prywatne rzeczy, jak jakieś historia, jak jakaś historia mojej klasy z technikum, jakieś zbiory zdjęć, co tam dalej jeszcze mamy. A nawet możecie zobaczyć, jak wyglądało moje akwarium. Moje pierwsze akwarium, takie większe już, bardziej poważne, z rybkami. A dlaczego nagrywam w ogóle dzisiaj tutaj gdzieś na łące, na otwartym powietrzu? Bo nie wiem, uważam, że w domu to te vlogi, jakby to nazwać w ogóle, uważam, że w domu te całe materiały kręcone a la vlog są trochę dziwne i co będę pokazywał z tyłu ścianę albo moją firankę, którą mam tam zawieszoną przy oknie, no trochę bez sensu. W każdym bądź razie, tak jak chciałem przekazać, przede wszystkim podziękowania. A i jeszcze coś na temat tego, co będę kręcił, to jak sami widzicie, tam nie ma za dużo na moim kanale rzeczy związanych z typowym gameplayem przedstawionym, z jakąś rozgrywką wam parunastominutową czy jakąś nawet dłuższą. Z tego względu, że po prostu mój sprzęt pozwala owszem na granie w te gry, ale nie pozwala na uchwycenie właśnie tego momentu, gdy się gra, ponieważ już to bardzo obciąża komputer i dlatego robię przede wszystkim informacyjne jakieś filmiki, co sprawia mi przyjemność, ponieważ fajnie jest być jakoś na bieżąco z informacjami, tym bardziej jeszcze kogoś poinformować i mu się to przyda, to tym bardziej też cieszy. No i nic, jeżeli w ogóle będzie jakaś możliwość, nagrania jakiegoś vlogu, jakiś temat mi się nawinie, coś mi wpadnie do głowy, żeby wam to przekazać, to zobaczę, jeszcze się namyślę i może jeszcze zobaczycie mnie właśnie w takiej formie, a przede wszystkim będę pokazywał będziecie mnie mogli usłyszeć przede wszystkim gdzieś tam w tle jakiegoś materiału. I jeszcze co chciałem powiedzieć? A, jeszcze konkursy, bo to jest taka sprawa. Jak możecie zauważyć, na moim kanale pojawiło się parę filmików zatytułowanych konkurs i jakiegoś tam większego youtuberowca, z nazwą jakiegoś youtuberowca, czyli ja biorę często udziały w konkursach. Nie ukrywam, że jest to dobra zabawa. Nie będąc też za bardzo skromnym, powiem, że nawet mi dobrze idzie, udało mi się wygrać do tej pory 2 takie konkursy. Także jest warto naprawdę brać udział w konkursie, nawet jeżeli uważamy, że nie mamy za bardzo szansy, to jednak może się okazać, że ta osoba, która właśnie organizuje ten konkurs, wcale tak nie uważa i wręcz przeciwnie, jej się bardzo podoba wasz materiał i tyle. Dobra, no i tyle kończąc. No, jak widzicie, jest już koniec lata, jednak pogoda jeszcze nam dopisuje, trochę słońce świeci. Mimo wszystko nie jest źle, ale już niedługo będziemy się widywać chyba na spacerach, którym będzie nam towarzyszył śnieg. Także żegnam was serdecznie, tam w tle moje miasto, w którym mieszkam. I tyle, no. Do następnego filmiku i dzięki wielkie za
za Waszą obecność w internecie. Także trzymajcie się, cześć.